Witajcie, kochani, w drugim dniu naszych rekolekcji pasyjnych pod tytułem Bóg nas zna. Cieszę się, że znowu się możemy spotkać, bo chciałabym Wam opowiedzieć drugą część naszej historii pasyjnej. A w zasadzie to nie ja, bo dzisiaj historię opowie Wam pewna kura, która będzie dziś naszym gościem. Ale zanim poznacie drugą część historii, zapraszam Was do wspólnego śpiewu. Przyszłam Was dzisiaj odwiedzić, bo chcę Wam opowiedzieć bardzo ważną historię. Historię, którą opowiadał mi mój dziadek, a jemu z kolei jego dziadek, a jemu jeszcze jego dziadek i tak... Słyszeliście wczoraj, że Jezus znał myśli Judasza o tym, że Judasz chciał zdradzić swojego mistrza. Pan Jezus znał też słowa, które Piotr miał wypowiedzieć niebawem na dziedzińcu. Jezus powiedział o tym Piotrowi kilka godzin wcześniej. Mówił mu, że jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, on trzy razy powie, że nie zna Jezusa. Piotr zarzekał się jednak, że nigdy nie zaprze się swojego nauczyciela. Teraz Pan Jezus był zdradzony przez Judasza, pojmany i prowadzony przez żołnierzy. Niezauważony przez nikogo Piotr szedł za żołnierzami. Gdy Jezusa zaprowadzono przed kapłanów, Piotr usiadł na dziedzińcu, by ogrzać się przy ogniu i rozetrzeć zmarznięte ręce. Podeszła do niego młoda służąca i przyjrzała mu się. Potem spytała wobec wszystkich, czy nie jesteś jednym z tych, którzy byli z Jezusem Nazareńczykiem? Ja? Nie rozumiem, o czym mówisz, prychnął Piotr. Postanowił odejść troszkę w inne miejsce i stanąć z boku, ale dostrzegła go tam inna dziewczyna i mówiła ludziom dookoła, ten człowiek był z Jezusem Nazareńczykiem. Ale Piotr znów zaprzeczył. Na niebiosa! Nigdy nie spotkałem tego człowieka, krzyczał. Przycupnął z innej strony, mając nadzieję, że nikt go nie zauważy. Ale wkrótce znów ktoś do niego podszedł. Jak możesz twierdzić, że nie byłeś z Jezusem? Spytał Piotra. Masz akcent jak Galilejczyk. Więc musisz być jednym z jego uczniów.
Piotr zaczął się zaklinać i natarł na nich, przysięgając: już wam mówiłem, nie znam tego człowieka. Jak tylko powiedział te słowa, zapiał kogut. A ten kogut to był mój pra, 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 pra dziadek. Wtedy Piotr przypomniał sobie, co Jezus zapowiedział mu kilka godzin wcześniej. Zanim kogut zapieje, trzy razy udasz, że mnie nie znasz. Z pękniętym sercem opuścił dziedziniec i wyszedł w ciemną noc. Pełen żalu i wstydu, gorzko płakał. Ka, 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 ka. Ka, 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 ka. Podobała wam się historyjka? No, kuro, mnie się też bardzo podobała ta historyjka. Fajnie, że mnie dzisiaj wyręczyłaś i opowiedziałaś moim dzieciom drugą część naszej historii pasyjnej. Ale wiecie, chciałam wam powiedzieć, że przyniosłam tutaj Biblię, dlatego że w Biblii jest pewien bardzo ważny werset, który świetnie pasuje do tej historii. Zaznaczyłam sobie już ten werset, a on jest zapisany w Psalmie 139, w 4 wierszu. Tam jest napisane: jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Pamiętacie, dzieciaki, co kura powiedziała na początku? Że Pan Jezus przepowiedział Piotrowi, że co się stanie? Że zdradzi go trzy razy. Tak, że trzy razy zaprze się, że go zna, prawda? A tutaj w tym psalmie mamy napisane: jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty znasz je już, Panie. Dlatego, że Pan Jezus zna nasze słowa, zanim jeszcze zdążymy je wypowiedzieć. Przygotowałam sobie ten werset na takiej kartce, żebyście jeszcze lepiej potrafili ten werset zapamiętać. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Pan Bóg zna nasze słowa, wie, co ja powiem, co Samuel powie i co Gabrysia powie, zanim jeszcze Gabrysia i Samuel te słowa wypowiedzą. Spróbujmy razem powiedzieć ten werset. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Psalm 139:4. Mam nadzieję, że Wy też będziecie chcieli nauczyć się tego wersetu i zapamiętać go, a wtedy zapamiętacie też, że Pan Bóg zna każde nasze słowo, każde, zanim jeszcze zdążymy je wypowiedzieć. Dlatego powinniśmy dbać o to, żeby nasze słowa, które wypowiadamy, nikogo nie raniły i nie sprawiały nikomu przykrości. Jakie słowa na przykład mogą sprawiać komuś przykrość? Jak co komuś powiemy? Że go nie lubimy. Że na przykład go nie lubimy, świetnie. Jak co jeszcze powiemy, co może sprawić przykrość drugiemu człowiekowi? Brzydkie słowa. Kiedy wypowiadamy brzydkie słowa, tak. Wtedy Panu Bogu się to bardzo nie spodoba. Albo jak na przykład sprzeciwiamy się rodzicom, prawda? Wtedy też to są brzydkie słowa, które wychodzą z naszych ust. I babciom. I babci, kiedy się sprzeciwiamy, to tak samo. I dziadkom. I dziadkom też. A jakie możemy wypowiedzieć dobre słowa, które podobają się Panu Bogu i sprawiają przyjemność innym ludziom? Kocham. Kocham, świetnie, to jest bardzo fajne słowo, które podoba się i Panu Bogu, i osobie, której mówimy to słowo. Co jeszcze miłego może wyjść z naszych ust? Dzień dobry. Dzień dobry, jak jesteśmy grzeczni, mówimy innym ludziom dzień dobry, to jest bardzo ładne słowo, które wychodzi. A jeszcze jest takie inne magiczne słowo, które powinniśmy jak najczęściej wypowiadać. Przepraszam, świetnie. To też jest słowo, które jak najczęściej powinno wychodzić z naszych ust. Wybaczyć. I wybaczać, tak. Słowa, w których mówimy: wybaczam Ci,
to też są bardzo dobre słowa, które mogą wychodzić z naszych ust. Mam nadzieję, że Wy też znacie mnóstwo miłych i dobrych słów, które mogą wychodzić z naszych ust i mogą one sprawiać przyjemność innym ludziom, ale też mogą cieszyć bardzo Pana Boga. Pamiętajcie o tym, że Pan Bóg każde z tych słów słyszy, ale każde z tych słów zna też, zanim jeszcze zdąży wyjść z naszych ust. Życzę Wam dobrego kolejnego dnia i zapraszam Was na trzecią część naszych rekolekcji, które już jutro. Do zobaczenia! Cześć! Witajcie! Chcę Wam dzisiaj zaproponować zrobienia lampionu. Piotr znajdował się przy ognisku, a my chcemy inne źródło światła zrobić. Będziemy wspólnie tworzyć taki oto lampion. Ja tutaj mam dwa, jeden z trzema krzyżami, a drugi z jednym krzyżem. To od Was zależy, jaką wersję wybierzecie. No to do dzieła! Wszystko, co nam jest potrzebne, to jeden pusty słoiczek, dwie rolki środki po papierze toaletowym, nożyczki i ołówek, brązowy bądź czarny mazak, kredka, farby, od Was zależy, co macie w domu, dwustronna taśma klejąca, klej, ewentualnie jednostronna taśma klejąca, jeżeli nie posiadacie nic innego, różne tasiemki do ozdoby i na koniec T-Light. Pierwsze, co robimy, to rolki po papierze toaletowym przecinamy wzdłuż. Kiedy już to mamy zrobione, rysujemy na nim pasek, który będzie tutaj dołem. I na samym środku decydujemy się, czy będzie jeden, czy trzy krzyże. Ja mam dosyć wąski słoik, więc zrobię jeden krzyż. Możecie do tego użyć linijki, będzie Wam dzięki temu dużo prościej. Jeżeli macie taki cienki słoik jak ja, to sprawdźcie, czy jedna rolka tak naprawdę nie wystarczy, ale niestety nie, więc musimy i tak użyć dwóch. Żeby było prościej, możecie obie z obu rolek od razu wycinać. Poproście starsze rodzeństwo albo rodziców o pomoc. Dla oszczędności czasu ja tak zrobię, polecam jednak zrobić to osobno, żeby było schludniej. I teraz oba krzyże zakolorowujemy. Ja użyję do tego brązowego mazaka. Kiedy mamy to gotowe, odkładamy na bok. Zapomniałam powiedzieć, że potrzebujemy papier. Może to być taka cienka, prosta bibułka. Jeżeli takowej nie posiadacie, może to być karbowana bibuła, bądź po prostu jedna warstwa z takiej zwykłej, jednokolorowej serwetki, jaką używacie przy stole. Żeby było prosto, ja użyję bibułki prostej. Za pomocą taśmy klejącej, dwustronnej bądź kleju, obklejamy te najbardziej wypukłe miejsca. Ponieważ mój słoik takich miejsc nie ma, dlatego po prostu z dwóch krańców obklejam taśmą klejącą. To pozwoli trzymać się naszej bibule. Może być klej, tylko musimy uważać, żeby nie było tego kleju za dużo. Następnie po prostu przyklejamy papier. Blokuje Was tylko Wasza wyobraźnia. Zachęcam Was do tego, abyście ją ruszyli i postarali się zrobić jak
najlepiej. Nadmiar można albo przykleić, ale ja polecam po prostu obciąć. Tutaj delikatnie i tak końcówkami została dla tego, żeby ładnie to wyglądało. Zaraz ją przykleimy, ale tutaj od góry także nadmiar obcinamy. Można użyć do tego wzorkowych nożyczek albo po prostu po równej linii, tak jak ja zrobiłam, obciąć. I wyszło to tak. Następnie pokażę Waszą stronę. Bierzemy krzyż, który także przyklejamy dwustronną taśmą klejącą bądź klejem. I przyklejamy do dołu. Ważne jest, abyście zwrócili uwagę na to, gdzie Wasz słoik się kończy. Drugi krzyż po przeciwległej stronie przyklejamy tak o. Na koniec za pomocą może taśmy ozdobnej bądź po prostu kokardki ozdabiamy nasz lampion. Uważajcie, żeby nic nie dędało tu do środka, aby nasz tea light, świeczuszka nie zapaliła się. Możecie tak jak ja użyć elektrycznego albo po prostu z ogniem. Tak wyszedł nasz lampion. Zachęcam Was. Możecie zrobić z trzema krzyżami, z jednym krzyżem. Jak tylko macie ochotę. Niechaj światłość świeci między nami.